Polska mówi. Dzisiaj naszym gościem jest redaktor Piotr Pytlakowski, tygodnik Polityka, ale wcześniej wiele tytułów, autor scenariuszy, reportaży, książek. Dzisiaj rozmawiamy o tajemniczym morderstwie sprzed lat, kiedy w 1992 roku zamordowano w okrutny sposób byłego premiera PRL-owskiego Piotra Jaroszewicza i jego żonę Alicję Sąską. Mijają lata, teraz Tomasz Sekielski znalazł nowy element, depozyt sądowy, który u jednego z synów Jaroszewiczów leżał przez lata i tam podobno są klisze z odciskami palców, te, których brakowało ludziom z archiwum X, żeby pociągnąć sprawę dalej. Czy sądzisz, że uda się kiedyś wyjaśnić tajemnicę Jaroszewiczów? Pisałeś o tym wielokrotnie. Mam nadzieję, że się uda, ale nie wiem, czy te odciski palców przyczynią się do tego. Te odciski były pobrane na miejscu, potem były badane i na stan ówczesnej wiedzy dopasowywane do kręgu podejrzanych. Nie dopasowano ich do nikogo, przechowywano je w sądzie, w aktach sprawy. I potem wybuchła wielka wrzawa, kiedy zniknęły z tego sądu. Podejrzewano, że ktoś usunął te odciski specjalnie, żeby zatrzeć tropy. Prawda, jak się okazuje, była bardziej banalna. Z powodu bałaganu wsadzono je do materiałów podlegających zwrotowi synowi Piotra Jaroszewicza, Janowi. On dostał to w jakimś kartonie. Po jakimś czasie go otworzył, zobaczył dziwne przedmioty, folie z odciskami. I tak to w tej chwili można powiedzieć, nie... dołączyło z powrotem do akt sprawy. Dla Archiwum X jest to o tyle istotny materiał, że no, jakby cywilizacyjnie te wszystkie działania różnych służb poszły daleko do przodu w stosunku do lat, kiedy ta sprawa podlegała śledztwu. I poprzez system AFIS, poprzez inne systemy można już dopasować odciski palca do ich właściciela, jeżeli kiedykolwiek popełnił jakiś czyn, za który nawet nie poniósł odpowiedzialności karnej, bo to nie chodzi o przestępstwo, ale był ofiarą przestępstwa, świadkiem, podejrzanym. No, w różnych sytuacjach teraz są zdejmowane odciski palców i one już trafiają do systemu po wszedł czas. Wierzysz w to, że ten te klisze pozwolą na posunięcie sprawy do przodu? To nie jest kwestia wiary. Tak jak powiedziałem, mam tylko nadzieję. Pomyślałeś w momencie, kiedy dowiedziałeś się? Oczywiście to gorący okres przemian w Polsce, kiedy dowiadujesz się, że były premier PRL-owski w dziwnych okolicznościach, bo oboje byli torturowani, cenne rzeczy raczej nie giną z domu. Zastanawiałeś się, że to są demony przeszłości, zemsta z czasów wojny albo z czasów wcześniejszych, czy ta wersja, którą sprzedano, z której trzeba się było wycofać, nawet płacąc odszkodowania drobnym złodziejaszkom, których najpierw skazano za to? Pomyślałem pewnie tak jak wszyscy, że sprawa jest tajemnicza i może są to jakieś rozliczenia z przeszłości. Ale tak chłodno analizując, Jaroszewicz od wielu już lat nie był postacią, która komukolwiek zagrażała. Był na aucie już w ostatniej dekadzie PRL-u. W 1992 roku pada człowiek ofiarą, on i jego żona, takiej zbrodni. Coś miał w domu. Coś miał w domu, ale ja trochę z niewiarą podchodzę do różnych domniemań, gdybań, bo przecież nie ma faktów. Co to za straszliwa tajemnica tam drzemała w tym domu Jaroszewicza? Nie było takiej tajemnicy. Natomiast ja bym nie tak lekceważąco nie podchodził do ustaleń śledztwa ówczesnego. Śledziłem to bardzo dokładnie, robiłem teksty prasowe, robiłem reportaże telewizyjne, poznałem tych ludzi, krąg, to można powiedzieć, prywatny krąg sprawców, tych podejrzanych o sprawstwo, czyli bandytów z Mińska Mazowieckiego.
Oni mieli bardzo podobny napad, udowodniony w tej samej miejscowości, w Aninie, w pobliżu domu Jaroszewicza. Użyli prawie identycznych metod i też metody krępowania ofiar, tak jak skrępowana była Alicja Solska. Podobny czyli to napad jednak mieli w... mogli być oni? Ich samochód był tam widziany. No, nie ma takich przypadków. Znaleziono nóż u jednego z nich. Historia tego noża była... Ten słynny nóż, tak, ta finka, tak, fiński nóż. On potem najpierw twierdził, że kupił go na bazarze, potem, że go ukradł na Saskiej Kępie u francuskiego biznesmena. Po latach odnaleziono tego biznesmena. On twierdził, że ten fiński nóż ukradł u tamtego biznesmena. On rzeczywiście okradł tego biznesmena Francuza, ale ukradł mu duński nóż. Tak zeznał zresztą ten Francuz odnaleziony po wielu latach. Z tym nożem ten nóż upadł jako dowód tylko dlatego, że Andrzej Jaroszewicz już jako świadek na sprawie powiedział, że mógł być to ten tak, nóż. Już nie był tak zdecydowany. A nie powiedział, że to jest ten nóż. No nie miał możliwości powiedzieć, że to jest ten nóż. A czy ten wątek, który pojawia się, ile razy wspominana jest ta historia, mianowicie, że dwaj ludzie, którzy towarzyszyli Jaroszewiczowi w czasach wojny, przejmowanie archiwum niemieckiego, jeden doszedł do stopnia generała, Fonkowicz, zostaje zamordowany, obaj zostają zamordowani. Fonkowicz nie towarzyszył mu w czasie peregrynacji na Dolnym Śląsku. Towarzyszył mu taki przewodnik, który potem mieszkał w Jeleniej Górze, bodajże w Jeleniej Górze. Zginął tam, jak się mówiło, w tajemniczych okolicznościach. One nie były tak tajemnicze. Zginął po wielu latach w wyniku różnych okoliczności. No, to nie było samobójstwo, ale powiedziałbym coś w rodzaju. No, jeżeli człowiek żyje niehigienicznie, no to czasem kończy w ten sposób. Masz swoją hipotezę zabójstwa? Ja wiem, że jest takie oczekiwanie. No, fajnie by było mieć taką historię, która przez lata by się mogła sprzedawać jako układ, spisek, zemsta służb. Sądzę, że jeszcze przez lata możemy się żywić taką nadzieją, że tak było, ale gdyby prawda wyszła na jaw, okazałaby się bardzo prozaiczna. Piotr Pytlakowski, reportażysta, scenarzysta, człowiek, który wie wiele o mrocznej stronie życia publicznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.